Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To miało być nagranie na żywo, niestety ze względu na komplikacje techniczne jest to tylko i wyłącznie nagranie, które wcześniej zapowiedziałem. Mam nadzieję, że no niestety mi tym razem wybaczycie, a następnym razem postaram się to zdecydowanie lepiej zrobić. To było moje pierwsze nagranie na żywo od jakiegoś czasu. Wcześniej, kiedy testowałem, łącze było ok, a tutaj widzę, że zdecydowanie coś się stało z moim połączeniem internetowym, bo po prostu cały czas przerywało. Natomiast dzisiaj powiem Wam o tym, w jaki sposób naprawić swoje relacje to praktycznie z każdym, bez względu na to, czy jest to właśnie Wasz mąż, żona, chłopak, dziewczyna, ktoś z rodziny, kolega, szef, teściowa, o czym dzisiaj powiem trochę więcej. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. I potęga całej tej metody polega także na tym, metody tych trzech pytań, które Wam dzisiaj powiem, tej postawy, którą postaram Wam się przekazać, polega na tym, że nie musicie czekać, aż ktoś się zmieni. Oczywiście my wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza żona czy mąż byli lepsi, żeby nasi znajomi byli, nie wiem, bardziej wyrozumiali, lepiej się zachowywali, zawsze wszystko grało dokładnie tak po naszej myśli, jakbyśmy chcieli, ale niestety nigdy nie jest to możliwe do końca. Zawsze coś jest nie tak. Stąd się pojawiają zgrzyty i nieporozumienia. Natomiast przyjmując tą odpowiednią postawę poprzez zadawanie sobie tych trzech pytań, o których dzisiaj powiem, będzie to możliwe, żeby podnieść jakość naszych relacji praktycznie od razu, bez jakiegokolwiek czekania na to, czy ktoś się będzie chciał coś z tym zrobić, czy nie. Okej, więc na początek zastanówmy się, znaczy spróbujmy sobie wyobrazić, że jest w pewnej krainie taki mędrzec, który jest władcą tej krainy i jest nim nie przez przypadek, bo potrafi rozwiązać praktycznie każdy konflikt. Prawdopodobnie już wiesz, że nie chodzi tutaj o Polskę, chodzi o jakąś tam odległą, wyimaginowaną krainę, tylko na potrzeby tej historii. W każdym razie ten mędrzec codziennie przyjmuje mnóstwo ludzi. Jakichś kupców, rzemieślników, nie wiem, dyplomatów, władców innych krain. I nie tylko rozwiązuje ich problemy, jest jak sędzia, natomiast też przez to, że sam jest władcą, przyjmuje ataki, skargi na to, jak on działa, przyjmuje jakieś tam wnioski swojej opozycji, krytykę i tak dalej. Natomiast jest to jedyny człowiek w całej tej krainie, który przez te wszystkie lata, mimo codziennych ataków na siebie, ani razu nie pozwoli wyprowadzić się z równowagi. Za każdym razem, kiedy ktoś przychodził do niego i nawet jego oskarżał czy atakował, zawsze potrafił spojrzeć na tą osobę z dystansem, nie brał absolutnie niczego do siebie i starał się zrozumieć, dlaczego ta osoba właśnie tak go atakuje, co w niej siedzi, co ma na sercu, jakie intencje się za tym kryją tak naprawdę. I bez względu na zajadłość ataku, szukał dobra w innych ludziach, nigdy ich nie nienawidził, nie był do nikogo uprzedzony, nawet jeśli wcześniej słyszał jakąś krytykę ze strony tamtej osoby na swój temat. I teraz, jak myślisz, jak czułbyś się w towarzystwie takiej osoby, która wiesz, że zawsze patrzy na siebie ze świeżym umysłem, nie jest do ciebie uprzedzona, zawsze szuka w tobie jakiegoś dobra? Czy nie byłoby to przyjemne uczucie? Teraz zastanówmy się, jak byś się czuł, jakby to było, gdybyś to ty był takim władcą, gdybyś to ty miał właśnie takie cechy, gdzie absolutnie nikt nie jest w stanie cię wyprowadzić z równowagi, gdzie bez względu na to, ile krytyki, ataków ktoś kieruje w stosunku do ciebie, to tak naprawdę zawsze jesteś spokojny, zawsze mimo wszystko patrzysz na ludzi z dobrocią, z życzliwością i nigdy nikogo nie nienawidzisz. Czy to nie byłoby fajne? Właśnie, zastanówmy się, czy taka postawa w ogóle byłaby praktyczna. Wyobraź sobie, że jest gdzieś tam dwóch sąsiadów, którzy toczą spór. Jak zwykle zaczęło się od miedzy, ale później po latach było tylko coraz gorzej, przenosiło się to na różne inne konflikty i taka spirala nienawiści się nakręcała i robili sobie coraz więcej złośliwości. I teraz jak myślisz, który z tych sąsiadów miałby większe szanse na to, żeby rozwiązać ten spór? Znaczy, może nie tak. Kto miałby większe szanse na to, żeby rozwiązać ten spór? Jeden z tych sąsiadów, czy być może jakiś bezstronny mediator, który potrafi spojrzeć na tę sprawę z boku, porozmawiać z jednym sąsiadem, z drugim sąsiadem, dowiedzieć się, jakie są ich intencje, emocje i tak dalej, i dopiero wtedy zaproponować jakieś rozwiązanie. W tym przypadku odpowiedź jest dość oczywista. Wiadomo, że mediator
który ma szersze spojrzenie na całą sytuację, ma więcej dostępnych informacji, zdecydowanie łatwiej będzie potrafił rozwiązać taki spór. I właśnie dlatego taka postawa bezstronnego patrzenia na to, co się dzieje dookoła Ciebie, na to, co gryzie innych ludzi, jest bardzo pożądana. Możemy się tutaj kłócić, czy jest to możliwe, albo do jakiego stopnia jest to możliwe. Natomiast zdecydowanie jest pożądane i no, warto dążyć do takiego obiektywnego patrzenia na innych ludzi. Więc oczywiście nie jest to łatwe i wyrobienie sobie postawy takiej idealnej, takiej jak w tej przypowieści o mędrcu, jest trudne. Natomiast droga do takiej postawy wiedzie przez zrozumienie drugiego człowieka i przez te zadanie sobie za każdym razem, kiedy jest jakaś konfliktowa sytuacja, tych trzech pytań, o których zaraz powiem. Teraz już przechodzimy do konkretów, bo zobaczmy to dokładnie na przykładzie. Wyobraźmy sobie jakieś małżeństwo, powiedzmy Agatę i Jacka, którzy są ze sobą już ładnych parę lat, dobrze się znają, ale pokłócili się o pieniądze. Agata bez wiedzy swojego męża kupiła sobie drogie kosmetyki, właśnie przez to, że nie dała mu nic znać. Jacek wpadł w szał, był wściekły, zaczął krzyczeć na Agatę, oczywiście bez żadnych finezji, żadnych strategii prowadzenia sporów. Był to po prostu ewidentny, perfidny, agresywny atak na swoją żonę i oczywiście Agata poczuła się atakowana. Gdyby Agata nie znała oczywiście tego podejścia, o którym teraz mówię, to standardowo sytuacja wygląda tak, że ona sama nawet nie słyszy tego, co Jacek do niej mówi, wie, że jest tylko atakowana, więc odpowiada jakimiś kontrargumentami i z tego powodu rodzi się coraz większa kłótnia, coraz większa wrogość, to znowu to się wszystko nakręca, jest błędne koło i jest tylko gorzej. Porozumienia nie ma. Oczywiście oboje doskonale zdają sobie sprawę z tego, że takie podejście nie działa i od lat nie działało i ciągle te kłótnie się tak naprawdę pojawiały, ale nikt tego nie zmieniał, więc sposobem na to, żeby zmienić coś takiego, jest moment przed tym, zanim Agata odpowie, na to, żeby zadać sobie te trzy pytania. I pierwsze pytanie brzmi: co czuje jej mąż? Dopiero kiedy Agata zacznie się nad tym zastanawiać, co on w danej chwili czuje, może zacząć zrobić właśnie ten pierwszy krok do tego, żeby go zrozumieć. Oczywiście tutaj możemy przynajmniej na razie zgadywać, co on czuje, jeśli ona zacznie się nad tym zastanawiać, natomiast jeśli go zna i użyje trochę logicznego rozumowania, to jest duże prawdopodobieństwo na to, że zgadnie, co on czuje w danej sytuacji. Natomiast jeśli nie ma zielonego pojęcia na ten temat, jak odpowiedzieć na to pytanie czy na kolejne, to może z nim po prostu tym porozmawiać i podrążyć trochę temat, żeby dowiedzieć się właśnie takiej informacji od niego. W każdym razie, zgadując, co czuje Jacek, można wnioskować, że no, nie są to przyjemne emocje, na pewno jest to jakaś frustracja, nie wiem, jakaś bezsilność, bo te pieniądze zniknęły, już nic nie może z tym zrobić, oczywiście złość na swoją żonę Agatę. I drugie pytanie brzmi: jaka jest przyczyna, jaki jest powód tych uczuć? Dlaczego on się tak czuje w danej chwili? I tutaj też już można sięgnąć trochę głębiej i zacząć się zastanawiać nad tym i analizować to. I gdyby się tak na szybko nad tym zastanowić, to nie wiem, być może, to oczywiście to jest tylko hipoteza, nie wiem, Jacek mógł to zinterpretować jako brak szacunku, skoro ona nie dała mu żadnego, nie wiem, nie zapytała nawet o to, czy może zabrać te pieniądze, czy może sobie kupić takiej kosmetyki. On czuje się jakoś zlekceważony i skrzywdzony po prostu, więc właśnie dlatego biorą stąd te wszystkie inne nieprzyjemne uczucia. Natomiast może być też zupełnie inna przyczyna, na przykład taka zupełnie bardziej egoistyczna. Powiedzmy, że on chciał sobie zbierać na jakąś konsolę do gier, odkładał na to pieniądze, a tu nagle stryk i nie ma ich, więc może z tego powodu też jest, nie wiem, zniesmaczony, bezsilny, skrzywdzony i tak dalej. I to jest drugie pytanie. Dlaczego on czuje te emocje? I trzecie pytanie: jakie potrzeby stoją za tymi uczuciami, emocjami, które są w tej chwili w Jacku? Kiedy zaczniecie się nad tym zastanawiać, to zobaczycie jeszcze inną perspektywę. Jakie mogą być potrzeby? Jacek chciałby się czuć szanowany, chciałby się czuć kochany przez swoją żonę, nie wiem, chciałby czuć tą troskę z jej strony, ale tego nie doświadcza, czuł się właśnie zlekceważony.
Być może nawet jeśli chodzi o tą konsolę, nie wiem, Jacek chciał mieć potrzebę, nie wiem, jakąś swoją relaksu po pracy, gdzie po prostu mógł wrócić do domu, odprężyć się, zapomnieć o tych wszystkich problemach i stresach dnia codziennego. I ta potrzeba w pewnym momencie gdzieś tam została zagrożona, dlatego Jacek się zdenerwował i zareagował w zupełnie nieprawidłowy sposób, natomiast nie oceniamy teraz jego reakcji, tylko to, jak on czuje się w danej chwili. Więc kiedy Agata zacznie się zastanawiać nad tym, co czuje Jacek i co nim kieruje, dużo łatwiej będzie podejść do niego ze zrozumieniem i powstrzymać ten pierwszy atak, który tak naprawdę jest niepraktyczny, nieprzydatny, nieskuteczny i nikomu nie służy. I zobaczcie tak naprawdę, że jesteśmy już wychowani w takim społeczeństwie, że to się nie zdarza. Kiedy ktoś nas atakuje, to nie zastanawiamy się, dobra, trzy pytania, jakie było pierwsze, a to tak, co czuję? No tak nie jest. Z reguły to jest, czujemy atak, reakcja automatyczna, wyrobione nawyki, atak z powrotem, kontratak i jedziemy po tej drugiej osobie, dajemy jakieś logiczne argumenty i tak dalej, powstaje kłótnia. Natomiast nawet jeśli wiesz o tych trzech pytaniach i doszło do tej kłótni, to nic. I tak nawet po kłótni możesz się nad tym zastanowić już na spokojnie i spróbować zrozumieć tą drugą stronę i podejść do niej mimo wszystko bez uprzedzenia, bez nienawiści, spróbować spojrzeć na potrzeby tamtej strony, które nie zostały zaspokojone i jednak dążyć do tego, żeby jakoś się pod tym względem dogadać. Okej. Przechodzimy w takim razie do kolejnego przykładu, już trochę gorszego. Inny będzie już zupełnie hardkorowy. Tym kolejnym przykładem jest kłótnia z teściową. Wyobraźmy sobie, że znowu to małżeństwo żyje z rodzicami Agaty. Oni mieszkają, w sensie małżeństwo mieszka na pierwszym piętrze, rodzice Agaty na parterze i pani Grażynka, czyli teściowa, niestety jest strasznie niezadowolona ze swojego zięcia, cały czas na niego narzeka, przy każdej możliwej okazji go atakuje, krytykuje, zawsze bierze stronę swojej córki i tak dalej. Co jest oczywiście bardzo męczące dla wszystkich w tym domu, bo czuć tą wrogość. No i tutaj w tym przypadku, kiedy była kłótnia o pieniądze, ona usłyszała to, że młodzi się kłócą o pieniądze i oczywiście jak tylko Agata zniknęła, wzięła Jacka na stronę i wygarnęła mu wszystko, co ma na sercu, zjechała go równo, mówiąc kolokwialnie, i oczywiście też nie było żadnych tam strategii rozwiązywania sporów, konfliktów, tylko był atak, ewidentny, agresywny atak. I teraz również nie oceniamy zachowania tej kobiety, nie oceniamy zachowania pani Grażynki, bo to jest w ogóle, to jest ewenement, że w takich sytuacjach ludzie latami się atakują, latami nie mają żadnych rezultatów, jest tylko gorzej, jest, nie widać żadnej poprawy ze strony Jacka, nie widać żadnych efektów, spirala nienawiści się nakręca, ale mechanizmy zostają te same. Najlepiej to jest zaatakować kogoś, bo nie wiem, tak w jaki sposób jesteśmy nauczeni tak robić. No i niestety to jest zupełnie nieskuteczne i nie oceniamy teraz zachowania pani Grażynki, tylko właśnie spróbujemy zadać w tym przypadku te trzy pytania. Co ona może czuć, atakując swojego zięcia? Oczywiście znowu jest to jakaś złość, frustracja, być może znowu bezsilność, no bo chciałaby, właśnie dlaczego czuje te uczucia, bo chciałaby, żeby jej córka miała dobrze w życiu, żeby była szanowana, żeby była szczęśliwa ze swoim mężem, a nie żeby się kłóciła, żeby miała zapewniony jakiś tam dostatek materialny, a nie żeby musiała się zastanawiać, czy może sobie kupić takie kosmetyki, czy nie. Więc prawdopodobnie można gdzieś tam taką hipotezę wysnuć. Natomiast jakie potrzeby za tym idą? I tutaj potrzeby prawdopodobnie też są bardzo dobre. Chęć wsparcia swojego dziecka, chęć szczęścia i nie wiem, zapewnienia jakiegoś dobrego bytu swojemu dziecku. I to jest bardzo pozytywne, tylko wyrażone w zupełnie negatywny sposób. I gdyby Jacek mimo wszystko potrafił to zrozumieć, to by miałby znacznie większe szanse na to, żeby taki atak powstrzymać. I oczywiście znowu, nawet jeśli nie udało mu się to za pierwszym razem, to im częściej będzie sobie zadawał takie pytania, nawet po tej kłótni, tym łatwiej w końcu będzie mu zatrzymać się, zobaczyć, że reakcja ataki na atak jest zupełnie nieskuteczna i jednak podejść do tej kobiety ze znacznie
no, lepszym nastawieniem i być jak ten mędrzec, który nie pozwala wyprowadzać się z równowagi i patrzy na wszystkich ludzi świeżym umysłem, szuka w nich dobra mimo wszystko. W każdym razie to nie jest recepta na to, jak rozwiązać ten spór, to jest raczej recepta na to, jaką mieć postawę wobec tego sporu, jakiegokolwiek sporu tak naprawdę, bo dopiero wtedy, kiedy Twoja postawa będzie dobra, Ty sam prawdopodobnie dużo łatwiej znajdziesz wszystkie kroki i sposoby na to, żeby jednak inaczej zacząć traktować tych ludzi. Dobrze, idziemy teraz do zupełnie takiego hardkorowego przypadku i teraz wyobraź sobie, że idziesz sobie ulicą i nagle bam! Dostajesz strzał z tyłu gdzieś tam w szczękę, zaraz kolejny cios i dostajesz w nos i padasz na ulicy zakrwawiony, nie wiesz co się dzieje, czujesz tylko, że ktoś sięga do Twojej kieszeni, wyciąga portfel, komórkę i ucieka. Pojawili się znikąd, okazało się, że padłeś ofiarą chuliganów, którzy po prostu, do których byłeś przypadkową ofiarą, pobili Cię, okradli i zniknęli. Teraz pytanie brzmi, czy powinieneś ich za to nienawidzić? Co Ci da, że będziesz ich nienawidził w takiej sytuacji? Zanim zaczniemy sobie zadawać w ogóle takie pytania, podejdźmy do tego jeszcze z innej strony. Oczywiście warto wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego i zrobić wszystko, żeby takiej sytuacji zapobiec na przyszłość. Bo nie chodzi o to, co robisz, chodzi bardziej o to, co myślisz, więc możesz zaopatrzyć się w gaz pieprzowy, nie wiem, jakiś paralizator, zacząć chodzić na sztuki walki i następnym razem, kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, dać porządnego łupnia tym ludziom, no i po prostu być nawet agresywnym w stosunku do nich po to, żeby się obronić. Ale nadal, czy wtedy jest sens ich nienawidzić? Co Ci to mimo wszystko da? Możesz oczywiście też nie chodzić w tą dzielnicę o tej porze, kiedy jest tam tak niebezpiecznie. Ale zobaczmy jeszcze inny przykład, żeby jeszcze inaczej podejść do właśnie do tej sytuacji, kiedy zostałeś pobity. Wyobraź sobie, że od jakiegoś czasu zbierałeś na swój wymarzony model samochodu, odkładałeś pieniądze, wiele sobie odmawiałeś, w końcu kupiłeś go i jedziesz na przejażdżkę w góry. Zostawiasz go gdzieś tam w jakimś polu, idziesz na szlak. Kiedy wracasz, widzisz coś, co jest totalnie nie do pomyślenia, co było tak mało prawdopodobne, że nie miało prawa się wręcz wydarzyć, a już na pewno nie Tobie, a tu jednak zdarzyło się to właśnie Tobie. Okazało się, że na Twój samochód akurat w tym miejscu spadł jakiś niewielki, ale jednak meteoryt. Prosto z nieba, ale z taką siłą, że swojego auta stały strzępy. Strzątki karoserii gdzieś tam walają się dookoła. Z samochodu nie ma co zbierać. Nie był ubezpieczony od żadnego wypadku. No i teraz pytanie. Kogo tu nienawidzić? Co mógłbyś, co raczej nie mógłbyś nienawidzić? Meteoryt? Że akurat ten kawałek skały, który spadł na Twój samochód? Może, nie wiem, kosmos, bo przepuścił tą skałę i nie... W ogóle, właściwie atmosfera tak naprawdę przepuściła skałę, więc mógłbyś równie dobrze nienawidzić samej atmosfery. Nie wiem, właśnie ten wszechświat, że pozwolił na to, że, nie wiem, ten meteoryt spadł akurat na Twój samochód. Może Boga zaczynasz nienawidzić, albo jeszcze lepiej diabła, bo to jego na pewno sprawka. Jaki jest sens szukać tutaj w ogóle jakiegokolwiek winnego? Po co nienawidzić kogokolwiek? Albo jeszcze inaczej, wyobraź sobie, że idziesz na safari do Afryki ze swoim przyjacielem i tam atakuje Was lew i zjada Twojego przyjaciela. Czy jest sens nienawidzić lwa za to, że jest mięsożerny i po prostu zjadł Ci kumpla? A może w ogóle nie tylko tego lwa będziesz nienawidził, ale w ogóle gatunek lwów, bo w ogóle całą Afrykę, bo jest tak niebezpiecznie tam i nie wiem, i zginął tam Twój kumpel. Czy to Ci cokolwiek da? I zobaczcie, moi drodzy, że bez względu na to, czy patrzysz na meteoryt, lwa, czy dresa, czy teściową, czy swojego partnera, to wszystko jest natura. Ci wszyscy ludzie, zwierzęta, nawet ten meteoryt, oni wszyscy robią to, co robią, dlatego że tak ich stworzyła natura. Ten dres, ten chuligan, który Cię napadł na ulicy, on też nie byłby taki, gdyby nie wychował się w takim, a nie innym środowisku, gdyby nie miał takich genów, gdyby nie spotkał tych wszystkich okoliczności. On prawdopodobnie, gdyby tylko mógł, gdyby tylko wiedział jak, gdyby tylko miał wystarczająco dużo inteligencji, siły woli i samozaparcia, to pewnie chciałby się wyrwać z tego środowiska, być kimś innym, inaczej zarabiać pieniądze, niż napadać ludzi na ulicy.
ale on nie wie, on sam jest bezsilny. Gdyby teściowa wiedziała, jak prowadzić kłótnie i jak wpłynąć na swojego zięcia, czy jak pomóc swojej córce, to prawdopodobnie wybrałaby inny sposób zaspokojenia swoich potrzeb, ale mimo wszystko nie wie jak. To wszystko jest częścią natury i tak naprawdę trudno to zmienić. Jedyne, co możemy robić, to akceptować to, ale na pewno nie ma sensu tego nienawidzić, bo wtedy tracisz dystans i nakręca się tylko spirala nienawiści. Ale oprócz tych wszystkich rzeczy, oczywiście na samym końcu też nie ma sensu nienawidzić siebie. Nawet jeśli do tej pory stosowałeś te wszystkie nieskuteczne strategie, atakowałeś ludzi w momencie, kiedy sami byli atakowani, albo kiedy zagrażali, nie wiem, w jakiś sposób twoim potrzebom. Bo obwinianie samego siebie, czy nienawidzenie samego siebie, czy nie wiem, poczucie wstydu nawet, też tak naprawdę nie ma sensu. Gdybyś wiedział, jak tego uniknąć, jak wybrać inne życie, to prawdopodobnie byś to zrobił. Gdybyś miał wystarczająco dużo sił i innych zasobów, to też inaczej byś się zachował, więc naprawdę nie ma sensu ani się obwiniać, ani nawet żałować niczego, co się stało. Warto wyciągać tylko wnioski i być lepszym człowiekiem w przyszłości. I moi drodzy, mam nadzieję, że dałem wam tym nagraniu do myślenia, że będziecie sobie trenowali zadawanie tych trzech pytań w różnych konfliktowych sytuacjach po to, żeby lepiej rozumieć tych ludzi i po to, żeby dążyć do postawy tego mędrca z początku tego nagrania, który patrzy na wszystko bez nienawiści, bez uprzedzenia, świeżym umysłem i próbuje wydobyć z każdego człowieka dobro, nawet jeśli sam jest atakowany. To jest niełatwe zadanie, absolutnie. Ja nie chcę stawiać się nawet w roli takiego mędrca, bo ja sam cały czas na tym pracuję. Oczywiście ja sam potrafię się wkurzyć, denerwować, więc absolutnie nie chciałbym, żebyście tak myśleli. Natomiast to jest coś, co fascynuje mnie od dawna, do czego ja sam dążę, staram się dążyć i pracuję nad tym cały czas. I do tego was również zachęcam bardzo mocno. Jeśli chcecie sprawdzić, na jakim poziomie już teraz jest wasza świadomość, to zachęcam was do rozwiązania bezpłatnego testu pewności siebie, który znajdziecie na jakzdobywać.pl i wzięcia udziału w kursie, 30-dniowym kursie świadomości i głębokiej pewności siebie, gdzie tam jest znacznie więcej informacji na ten temat, na temat takiego podejścia bez nienawiści, z pełną świadomością do tego, co dzieje się w waszym życiu. I nie będę was nienawidził, jeśli nie zasubskrybujecie tego kanału, ani nie klikniecie tego dzwoneczka obok guzika subskrypcji, który pozwoli wam łatwiej trafić na moje nagrania. Natomiast jeśli to zrobicie, no to będzie mi po prostu z tego powodu bardzo miło. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy następnym razem chcielibyście mieć tego live'a, czy taka forma też wam się podoba, gdzie pojawia się trochę dłuższe nagranie raz na jakiś czas, raz na miesiąc, może raz na półtorej, dwa miesiąca. Czy nie do końca. Oczywiście teraz mieliśmy małe problemy techniczne, albo duże problemy techniczne, ale następnym razem przygotuję się do tego znacznie lepiej. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Dzięki, że byliście tutaj ze mną, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że do następnej niedzieli. Robert Marchew.